Byłem kiedyś na weselu. No i cóż, jak to zwykle bywa, w pewnym momencie robi się już troszeczkę ciemniej, ale też i wesele i niektórym osobom w duszy szukają sobie miejsca nie tylko na parkiecie, ale także przy stolikach sąsiednich. Jeden z takich biesiadników, no już bardzo pobudzony, wskutek spożycia napojów rozweselających, podszedł do mnie i postanowił opowiedzieć mi historię swojego życia, które to życie bardzo grzeszne było. Kiedy już skończył swoją opowieść, myślał, że usłyszy, że rzeczywiście wielkim grzesznikiem jest. Zamiast tego usłyszał: witam w klubie, ja też jestem grzesznikiem. Spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami, prawie spadł z krzesła i mówi: ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ksiądz był grzesznikiem. I otóż paradoks polega na tym, że każdy, kto jest w kościele, grzesznikiem powinien się czuć. W przeciwnym wypadku nie potrzebuje ani kościoła, ani Boga. Także ksiądz jest grzesznikiem. Zanim przejdziemy do dzisiejszych czytań, chciałbym jeszcze raz serdecznie polecić Wam moją książkę Zawsze Radośni. Można ją kupić tylko na jednej stronie internetowej zawsze-radosni.pl. Zapraszam serdecznie. Myślę, że warto, wiem, że warto. Dostałem już tyle różnych świadectw od ludzi, którzy przeczytali ją i naprawdę mieli szeroko otwarte oczy z powodu rzeczy, które wcale nie wydawały się takie oczywiste. Zawsze radośni. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus konstruuje pewne napięcie, pewien kontrast pomiędzy dwiema postaciami. Te postaci są karykaturalnie przedstawione. Mówi się, że złośliwość jest cechą ludzi inteligentnych. Jeśli tak, to Pan Jezus daje dziś popis niezwykłej inteligencji. No bo najpierw, przepraszam za słowo, skroił postać faryzeusza, która jest nader karykaturalna, ale uwaga, także postać pozytywna w tym opowiadaniu, w tej przypowieści, postać celnika, nie jest wcale mniej karykaturalna. Gdyby spojrzał na siebie ów celnik oczyma swoich kolegów z branży, no to pewnie, umówmy się, byłby uznany za absolutnego jakiegoś, za absolutną czarną owcę w branży właśnie. No ale po kolei. Faryzeusz, o którym mowa, jest człowiekiem zakochanym w sobie z wzajemnością. Przychodzi, modli się, ale modli się tak, żeby Pan Bóg wiedział, jaki fantastyczny z niego człowiek. Ten człowiek, który jest o wiele bardziej zdeterminowany, by pobożnym być, niż nakazuje prawo. Prawo nakazywało na przykład, że należy pościć raz w roku w święto Jom Kippur, na co faryzeusz odpowiadał: a ja poszczę sobie jeszcze dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i czwartek. Dlaczego? Dlatego, że tradycyjnie w judaizmie te dwa dni uważano za te, kiedy Mojżesz wstąpił i zstąpił z góry Synaj. Nie dość, że poszczę, to jeszcze nakładam sobie VAT na wszystko, co jem. Moje posiłki już wcześniej zostały opodatkowane przez tego, który wyprodukował żywność, ale ja jeszcze dodatkowy VAT sobie nakładam. W ten sposób chcę pokazać, jak jestem pobożny. I niech ktoś powie, że nie jestem. Faktycznie, faryzeusze byli ludźmi, którzy należeli do najbardziej pobożnych, tak przynajmniej uważano ich w społeczeństwie. Była to grupa ludzi bardzo oddanych. My, kiedy czytamy Ewangelię, mamy wrażenie, że byli to ludzie źli, obłudni itd. Ale tak obiektywnie rzecz ujmując, byli to ludzie naprawdę przejęci kwestiami wiary. Przyakcentowali niektóre z nich, ale trudno im odebrać dobrej woli, trudno im odebrać to, że no naprawdę się starali. W każdym razie w tej przypowieści Pan Jezus pokazuje: tak, nie. Ludwiku Dorni Sabo, tą drogą nie idźcie. I po drugiej stronie znajduje się słynny celnik. Cóż, celnik z kolei należał do tej grupy społecznej, która nie mogła się cieszyć szacunkiem. Z racji wykonywanego zawodu, a także różnego rodzaju łatek przylepionych do celników, łatek w postaci nieuczciwy, zdzierca, oszust itd., itd., celnik nie mógł liczyć na powszechny ludzki szacunek. On dokładnie o tym wiedział, ale tym bardziej, kiedy przychodziło do modlitwy, tym bardziej
można powiedzieć, wiedział, że stoi z pustymi rękami i tym bardziej polegał na Bogu. Jego modlitwa jest w pewnym sensie karykaturalna z tego powodu, że on ani nie stoi tak jak faryzeusz, a to była naturalną pozycją modlitewną, tylko klęczy gdzieś tam z tyłu, bije się w piersi, tak jak było to gestem kobiet głównie. I co tu dużo mówić, nie śmie oczu podnieść ku górze, ku niebu, ku Bogu, co też zdradza pewną kondycję jego psychiczną i wewnętrzną dyspozycję. On jest po prostu pewien, że nie ma nic. No przychodzi z pustymi rękoma i tylko mówi: Panie Boże, Ty wypełnij tę pustkę. Pan Jezus, konstruując ten właśnie kontrast, sprawia, że jeden i drugi mogą uchodzić za ikony pewnego rodzaju zachowań. Ten pierwszy, faryzeusz, nie naśladujcie go. Ten drugi, celnik, tak czyńcie. Ale co dokładnie mamy robić? Bo tam na końcu jest napisane, nie ten pierwszy, czyli nie faryzeusz, ale celnik odszedł z tej modlitwy usprawiedliwiony. Co to znaczy usprawiedliwiony? To znaczy uznany sprawiedliwym, czyli w porządku wobec Boga. Uznany usprawiedliwionym. To znaczy, że celnik został uznany za tego w oczach Bożych, który się podoba Bogu, nie z powodu tego, co robi, tylko z powodu swojej wewnętrznej dyspozycji. On był otwarty na przyjęcie Pana Boga z całym dobrodziejstwem inwentarza, za przeproszeniem, czyli ze wszystkim, co Bóg ma do zaoferowania. I taka jest prawda. Na tym polega cały paradoks, że jeśli my uznajemy się za sprawiedliwych, sami siebie uważamy za sprawiedliwych, to znaczy takich, którzy nie mają grzechu. Nie znamy takich? Ja nie mam żadnych grzechów, po co będę chodził do spowiedzi? Ani żeby wszyscy byli tacy jak ja, to już wszystko będzie dobrze. Jeśli nie mam grzechów, to Boga nie potrzebuję. To znaczy, że ja wszystko sam sobie, że tak powiem, ogarnąłem i niech tylko Pan Bóg podziwia. Medal jakiś przypnie, a może zechce jeszcze na piedestał wynieść, może do grona świętych zaliczyć. Tak po prostu z powodu tego, co zrobiłem. Otóż nikt z nas przed Bogiem nie może się czuć jako ten, który jest w porządku w myśl własnych ustanawianych przez siebie definicji. To Bóg sprawia, że jesteśmy przed Nim w porządku. Tylko On może, że tak powiem, ten dług, zapis naszego długu anulować i w ten sposób jesteśmy kwita, czyli w porządku przed Bogiem. Na tym polega cała ta kwestia. Zobaczcie, kiedy przystępujemy do mszy świętej, rozpoczyna się msza i ksiądz wzywa nas do tego, żebyśmy uznali, że jesteśmy grzesznikami, przeprosili Go za Boga, za nasze grzechy. I po co to robimy? Żeby wbić się w depresję? Żeby czuć się znowu źle? Bynajmniej. Żeby zobaczyć siebie we właściwej perspektywie względem Boga. Jeśli tego nie ma, to właściwie niepotrzebnie jesteśmy w Kościele. Jeśli nie czujemy się grzesznikami, to w ogóle nie wiadomo, co tutaj robimy. Tymczasem bycie grzesznikiem, odczuwanie tego, że jestem podatny na grzechy, że no cóż, nawet jeśli nie mam na sumieniu czegoś naprawdę wielkiego, to jestem grzesznikiem, mam takie dyspozycje, taki skory jestem do grzeszenia i czasem sam się na tym łapię, dlaczego tak się dzieje, no to właśnie wtedy czyni mnie człowiekiem na swoim miejscu. Czyli na początku mszy, kiedy mówimy: Panie, jestem grzesznikiem, przyjmij mnie, bijemy się w piersi tak jak celnik, to otwieramy się wewnętrznie, tworzymy pewną dyspozycję wewnętrzną na przyjęcie tych wszystkich łask, które Bóg ma w zanadrzu. Jak Ty masz wszystko, jesteś już sprawiedliwy, nie masz żadnych grzechów, w ogóle jesteś cały napełniony sobą, jesteś zakochany w sobie ze wzajemnością, no to po co Ci jeszcze Bóg? Co Ci jeszcze może dołożyć? Co Ci jeszcze może dać? Nic. Dlatego my jako grzesznicy, my jesteśmy częścią społeczności, która jest świętym kościołem grzeszników, świętą wspólnotą grzeszników. Taki paradoks. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Syracha słyszymy fragment, w którym eksponowane są postaci tzw. anawim, czyli ubogich, biednych, w sensie materialnym również, sierot i wdów. To byli ludzie, którzy najmniej mogli polegać na tym, co mają, w sensie czy to zasobów materialnych, czy to relacji międzyludzkich.
Wobec tego byli tą najdelikatniejszą częścią społeczności. I jak na ironię, właśnie tymi najbardziej interesował się Pan Bóg, bo oni byli najbardziej podatni również na wykorzystanie przez innych cwaniaczków, takich, którzy po prostu nie gardzą łatwym łupem. I Bóg mówi Syrach, że Bóg nie pogardzi modlitwą właśnie Anawim, takich właśnie ubogich. Dlaczego? Bo kiedy oni się modlą, oni nie mogą powiedzieć, no Panie Boże, zobacz, jak wiele zrobiłem, jaki jestem fajny i tak dalej. Oni właśnie, to Anawim, to bycie ubogim sprawia, że oni przenieśli akcent, przenieśli jakby punkt ciężkości na Pana Boga. To tam jest moja siła. I wiem to bardzo dobrze, bo jakby sytuacja moja tutaj na ziemi, no jakby przypomina mi o tym w każdej sekundzie mojego życia. Z tą mentalnością, z tym ich nastawieniem, z tą dyspozycją, oni, jakby to powiedzieć, no wprost sprawiają, że Pan Bóg, no nie może inaczej jakby. Pan Bóg opiekuje się tymi właśnie ubogimi, którzy przenieśli akcent i przenieśli punkt ciężkości na Niego. I nawet jeśli oni nie zatriumfują tu, już, teraz, natychmiast, nawet jeśli znajdą się źli ludzie, którzy wykorzystają ich, to ostatecznie ich jest zwycięstwo i ich modlitwa będzie wysłuchana dzięki tej wewnętrznej dyspozycji serca. Święty Paweł, można powiedzieć, jest jednym z takich Anawim w sytuacji, w której pisze list do Tymoteusza. Ten drugi list, który jest listem więziennym, Paweł już wie, że sprawy nie idą w dobrym kierunku, że będzie się żegnał z życiem. I jeszcze cały czas myśli o swoim podopiecznym, swoim uczniu niegdyś, towarzyszu, kompanie, o Tymoteuszu, który jest biskupem w Efezie. Tymoteusz doznaje tam różnego rodzaju trudności, no, różne kłody mu tam pod nogi rzucają. Między innymi próbują zdyskredytować jego przez to, że dyskredytują Pawła, który jest pewnie złym człowiekiem, skoro siedzi w więzieniu. Raz, drugi, trzeci, znowu siedzi w więzieniu i tak dalej. Tymoteusz ma ciężki owoc, ciężki orzech do zgryzienia, ale już Paweł jakby w dzisiejszym fragmencie się do tego nie odnosi. Prosi go, żeby przybył do niego, bo wszyscy go opuścili w czasie jego pierwszego procesu. No cóż, nie mógł liczyć na wiele, także wśród wielu chrześcijan Paweł miał opozycję, odsądzano go od czci i wiary, bo uważano go za wywrotowca. Ale on dokładnie wie, na co postawił. On dokładnie wie, że wszystkie cierpienia, które obecnie mu się przydarzają, mają sens. Dlatego, że Paweł w ogóle widzi sens w tym, co robił. Mówi, że w dobrych zawodach wystąpił, bieg ukończył, wiary ustrzegł. Paweł dokładnie rozumiał, on zawsze startował z pozycji właśnie Anawim, tego, który niewiele ma kompetencji. Wielokrotnie słyszymy na kartach jego listów, kiedy no, prosiłem Pana, żeby odszedł ode mnie. Nie jestem godzien tej wystarczy Ci mojej łaski. Mówi o sobie, że jest poronionym płodem, nie apostołem takim, no jest poronionym płodem, no kimże ja jestem, a jednak Pan Bóg przez niego działa cuda. Mówi o sobie, że wielokrotnie doświadczał różnego rodzaju swoich ograniczeń, a jednak Pan sprawił cuda przez jego ręce. Dlaczego? Bo Paweł miał tę fantastyczną zdolność właśnie patrzenia na siebie przez pryzmat niewiele mogę, ale to niewiele właśnie jest moim wkładem własnym. I nie będę siedział z boku, nie będę recenzentem, który mówi, no nic nie mam, to lepiej się nie wychylać, lepiej nie wchodzić w interakcję z Panem. Nie, nie. Niewiele mam, właściwie prawie nic i to przynoszę. I wtedy Duch Święty uzupełnia tę brakującą część. Czyli powiedzmy, jeśli mam 3%, 5%, to Duch Święty uzupełnia te brakujące 97% bądź 95% i ja mam szansę uczestniczyć w wielkim Bożym projekcie, zobaczyć cuda dziejące się przez moje ręce. Nie dlatego, że sam jestem taki fajny, tak dużo mam i tak dużo wypracowałem sobie i tak dalej, tylko że Bóg pomnożył ten kapitał początkowy, który ja wniosłem, do tego stopnia, że właśnie dzieją się cuda. Ta postawa, ta, można powiedzieć, ten sposób myślenia o sobie jako o grzeszniku, kimś, kto nic nie ma praktycznie i we wszystkim zależy od Boga, ale jednocześnie kimś, kto nie rezygnuje z działania,
jest obecna w dzisiejszych czytaniach. Kochani, abyśmy sobie mogli, abyśmy wszyscy byli tacy, którzy wiedzą, że są grzesznikami, znają swoje ograniczenia, a jednocześnie nie rezygnują z działania na niwie także wiary i pośród różnych rzeczy, których pilnują w tym świecie, abyśmy wiary pilnowali jak oka w głowie. Ta mentalność celnika z dzisiejszej Ewangelii bardzo nam się w tym przyda. Amen.